dla mnie to było śmieszne, bo ja, wiesz, idziesz na przykład do sklepu i widzisz Tarzan, czy idziesz na lotnisko i widzisz, wiesz, Hemsworth, mhm. czy kogoś, czy Richard Gere. Pamiętasz może aktora z jakiegoś takiego, takiej wielkiej rangi, którego spotkałaś wtedy? Wtedy, którego... Znaczy, wiesz co, mieszkanie w Los Angeles, to często właśnie widzisz aktorów chodzących do sklepu, czy po ulicy. Czy to dla mnie to jest nie takie coś wow, że ja pamiętam moje koleżanki, co w Chicago, moje, jak miałam 16 lat, ich poznałam, że jak one do mnie przyjeżdżały do Los Angeles, to miały listę gwiazd, których chcą poznać. I to dla mnie to było śmieszne, bo ja, wiesz, idziesz na przykład do sklepu i widzisz Tarzan, czy idziesz na lotnisko i widzisz, wiesz, Hemsworth, czy kogoś, czy Richard Gere, czy kogoś znanego, to wiesz, jak mieszkasz w Los Angeles, to jest na co dzień coś normalnego i oni to też tak się zachowują, że idą normalnie do sklepu i nie mają, nie wiadomo, wiesz, security ze sobą i to było so cute dla mnie, że jak koleżanki właśnie przyjeżdżały, miały listę, kogo marzą poznać w tym czasie, jak mnie, będą ze mną, mnie zobaczą. Aha.